Witam wszystkich w kolejnym podsumowaniu, tym razem października. Z tego co widać, to nas chyba ktoś oszukał. Październik to była katastrofa, a nie jakieś podsumowanie. Porównania wrzucam tutaj wrzesień. W wrześniu było około, nie pamiętam, 500 kWh. A w październiku to mieliśmy 5 dni słonecznych może. Czyli czy to tracker, czy instalacja stacjonarna, to już nie miało żadnego znaczenia, bo jeśli komuś się udało jakieś słońce w chmurkach złapać, to tyle miał szczęścia. I podsumowanie energetyczne tego miesiąca. Czyli tak, mamy instalację fotowoltaicznej 188 kWh, to jest produkcja nasza. Oddane mamy 133 do sieci. Energię pobraną z PGE mamy 296. No i czystej energii pobranej w bezpośredniej instalacji 55 kWh. Czyli całkowite zużycie w październiku było 351 kWh. No a nadwyżki już nie mamy. Jak w tamtym miesiącu było 148 nadwyżki, to w tym miesiącu mam minus 41, czyli już trzeba będzie dopłacić. A nuż może coś, jakieś słoneczko jeszcze wyskoczy. No a drugi temat nasz, czyli różnica w instalacjach, to jak zwykle podaję w opisie pod filmem. I na ten temat to chyba było tyle. Pozdrawiam. Jeśli komuś to się przydaje do czegoś, od tego co widzę filmy, ktoś ogląda, ludzie oglądają. Taki niszowy temat jak fotowoltaika, jednak jakieś wyświetlenia są. Także mnie to cieszy. Jeśli komuś pomogę, to proszę bardzo. No to nic, pozdrawiam, zapraszam na podsumowanie listopada. Może w listopadzie coś będzie lepiej, bo teraz to była jakaś tragedia. Dzięki, powodzenia.